Witam serdecznie, Anna Kalidowicz, Sportowalki, ze mną Kamil Ruta, witam. Witam. DSF, nie mogło Ciebie tutaj zabraknąć. Jak przewidujesz wynik meczu? Na pewno jesteś za naszymi. Oczywiście, tak. Moimi przewidywaniami werdykt, to znaczy mecz skończy się wynikiem 4-1. Tak mniej więcej coś takiego podejrzewam. Sądzę, że niestety nie uda nam się wygrać tego meczu do zera, ale walczymy z mocnymi zawodnikami, także szykują się dobre walki. Jestem po rozmowie z Igorem Kołacinem, tutaj też bardzo Ciebie chwalił, bardzo mu pomagałeś. Jak oceniasz jego kondycję na tę chwilę? No, jako podopieczny tak raczej ciężko, żeby to było obiektywne, natomiast doceniał tutaj Ciebie i Twoje zaangażowanie w jego przygotowania też. Igor bardzo mocno przepracował ostatnie pół roku chyba. On o tej walce dowiedział się dużo wcześniej niż my. Trenuje bardzo intensywnie, bardzo długo, przygotował się bardzo mocno siłowo. Teraz zrobiliśmy dwa obozy zimowe, teraz zrobiliśmy obóz letni. Trenowaliśmy z trenerem Jerzym Baranieckim, z tego dobrze co pamiętam. Bardzo fajny trener, naprawdę rewelacyjny. Igor z nim trenował 12 lat temu, z tego co pamiętam. Igor jest dobrze przygotowany. No jedyne co, teraz musi się zregenerować, tak, pogoić wszystkie jakieś mikrourazy, wyjść do walki i ją wygrać. Dla Ciebie to też chyba fajny okres, dlatego że gdzieś tam się zbiega ten Wasz czas i Ty też swego rodzaju zarazem jesteś pomocnikiem, ale też sam się przygotowujesz. Tak, ja się cieszę z tego, że mogę pomóc mojemu trenerowi w przygotowaniach do walki. No, jestem, jakby nie patrzeć, no zabrzmi to głupio, jestem dumny z niego, że mój trener walczy na tak wielkiej gali, na której ja sam bym chciał zawalczyć. Jeśli chodzi tutaj o debiut Irokeza, jak postrzegasz w ogóle te transfery takie zawodników MMA do waszej no, dyscypliny, do kickboxingu? No właśnie oglądam zwiastun. Co mogę powiedzieć? Jeżeli pomoże to nam w jakiś sposób wypromować naszą federację i kickboxing na takich właśnie nazwiskach, to jak najlepiej, tak? Oby tego więcej, tylko wiadomo, że też my też jesteśmy bardzo dobrymi zawodnikami. Jeżeli ludzie przyjdą na Irokeza, tak? Zobaczą, że oprócz niego jest bardzo dużo dobrych zawodników, którzy walczą w K1 czy w full kontakcie jak Łukasz Wichowski. Tym bardziej, że no swego czasu był jakiś taki trend MMA, tak? W tym momencie z kolei jakby pokazujecie, że ten kickboxing tak samo jest atrakcyjną sztuką walki. Jak najbardziej. Kickboxing, jak dla mnie, sądzę, że nawet w większości kibiców jest bardziej atrakcyjny wizualnie niż MMA. MMA jest fajne, dopóki walka nie przeniesie się do parteru, bo żeby oglądać parter, to trzeba być już naprawdę fascynatem tego sportu, tak? Jiu-jitsu czy brazylijskiego jiu-jitsu. A tutaj walka w K1 jest najbardziej czytelna. Każdy wie później, jak się ta walka skończyła. Widać to po prostu przeważał przez 3 rundy, czy skończył walkę przed czasem, a ciężko jest dla takiej osoby laika wypunktować parter. Nawet ta wrzawa, która towarzyszy waszym zderzeniom, jest taka bardziej jakby no, żywa, tak? Umówmy się, ta publiczność w sposób żywy reaguje, bo widzi te ciosy, widzi te kopnięcia i jakby słyszy nawet ich oddźwięk niejednokrotnie, no bo mocno uderzacie, trzeba przyznać. Więc tutaj widz jakby właśnie tak jak ty powiedziałeś, ta walka jest bardziej czytelna i łatwiej mu wyczytać w ogóle finał też walki w jakiś sposób, aczkolwiek no to jest walka i różnie to bywa. Powiedz mi jeszcze, tutaj jesteś komuś w jakiś sposób szczególny kibicujesz, czy jesteś po prostu, no bo jesteś związany z Federacją DSF? Kibicuję mojemu koledze, byłemu klubowemu Patrykowi Kurukowi, którego znam, Jezus, 7-8 lat na pewno. Wierzę w niego, że wygra. No, jest dobry, klasowy zawodnik, młody, rozwija się, perspektywiczne. Wierzę w niego, sądzę, że poradzi sobie w dzisiaj. No ja się cieszę, że udało mi tutaj zaprosić do studia, że poświęciłeś mi tą chwilę, także dziękuję ślicznie. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.